Dobiega końca wystawa Wiktoria 1920 w gminie Międzyrzec Podlaski w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim w koalicji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu Podlaskim oraz Publiczną Szkołą Podstawową imienia Karola Kryśnińskiego w Rudnikach. Projekt realizowany w okresie od 6 sierpnia 2020 do 19 października 2020 roku ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2020 w ramach programu dotacyjnego Koalicja dla Niepodległej Wiktoria 1920. Głównymi celami projektu było przybliżenie mieszkańcom gminy Międzyrzec Podlaski problematyki Bitwy Warszawskiej oraz umożliwienie im obcowania z historią. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia z niej wynikające, zdecydowaliśmy, iż wystawa będzie przemierzała teren gminy Międzyrzec Podlaski tak, aby w bezpiecznych warunkach sanitarnych mogło obejrzeć ją jak najwięcej osób. Wystawa gościła w 12 miejscowościach. Rozpoczęła swoją wędrówkę w Rzeczycy, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie. Następnie kolejno w Krzewicy, Korzuszkach, Maniach, Rogoźnicy, Przychodach, Jelnicy, Strzakłach, w Tłuszczcu, Halasach, Sitnie i Wysokim. Wszystkie założone cele realizowanego projektu zostały zrealizowane. Mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski mieli możliwość upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Bitwy Warszawskiej. Poza tym to upamiętnianie było możliwe w trudnych warunkach, w jakich się znaleźliśmy w sytuacji epidemicznej. Mieli możliwość bezpiecznego spotkania z historią w dogodnym dla siebie czasie, w dogodnym miejscu, w dogodnych okolicznościach, bez względu na warunki atmosferyczne. Wystawa została tak pomyślana, aby mogli w niej uczestniczyć i mieć do niej dostęp wszyscy zagrożeni wszelkiego rodzaju wykluczeniem społecznym, a zatem osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby schorowane, osoby starsze, z rodzin ubogich, także takie, które na co dzień, mieszkając w odosobnieniu od dużego miasta, mieli możliwość skorzystania z obcowania z kulturą wysoką w postaci plenerowej wystawy. Fakt uczestnictwa w wydarzeniach związanych z jej prezentacją pozwolił na integrację mieszkańców naszej gminy. Obcowanie z wystawą stało się również pretekstem do wymiany doświadczeń historycznych, do dyskusji o historii, okazją do wspominania o swoich przodkach, o historii własnego regionu. Także historia wydarzeń roku 1920 stała się na nowo żywa właśnie na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w setną rocznicę ich upamiętniania. Wystawa nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie i współdziałanie wielu znakomitych osób. Przede wszystkim szczególne podziękowania kierujemy naszym konsultantom merytorycznym na czele z doktorem Szczepanem Kalinowskim. Bardzo się cieszymy, że przy realizacji tego projektu wzięło udział tak wiele osób, że po pierwsze była to okazja do rozmowy, do rozważań historycznych, po drugie do integracji i takiego wzajemnego wsparcia życzliwości, ponieważ przy wędrówce naszej wystawy z jednego miejsca do drugiego potrzebowaliśmy wielu osób, wolontariuszy, którzy po prostu pomogą ją przewieźć, ustawić w nowej lokalizacji. Tych lokalizacji było wiele. I tutaj chylimy czoła przed wszystkimi osobami, wszystkimi wolontariuszami, którzy zechcieli wesprzeć ten projekt. Zacznę od podziękowań do pana wójta gminy Międzyrzec Podlaski, pana Krzysztofa Domowicza, który był z nami od początku tego projektu. Kibicował, wspierał, podpowiadał często, konsultował. Także bardzo dziękujemy. Kolejne podziękowania dla komendanta oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, dla prezesów i członków stowarzyszeń, dla dyrektorów szkół, dla sołtysów, radnych, bo tak naprawdę wszystkie te osoby, wszystkie te organizacje, które wymieniłam, włączyły się w ten projekt.
jako dla dyrektora szkoły największą radością jest fakt, że w organizację projektu i współuczestnictwo włączyło się właśnie bardzo dużo dzieci i młodzieży. Dla przedstawicieli tego najmłodszego pokolenia była to doskonała lekcja historii. Lekcja historii, która odbyła się w nietypowych warunkach, ponieważ w warunkach plenerowych, z dala od szkolnej sali, bez tablicy, w kontakcie z nauczycielem, ale i z przyrodą równocześnie. Lekcja historii niezapomniana, ponieważ upamiętniająca właśnie rocznicę setną Bitwy Warszawskiej, lekcja historii, w której uczestniczyli wspólnie, obok swoich rodziców, dziadków, zatem organizacja wystawy stała się doskonałym pretekstem do tego, aby o historii mówić w sposób wielopokoleniowy. Z tego miejsca pragniemy jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w sposób bezinteresowny wspierali nasz projekt. Mam tutaj na myśli właśnie chociażby przedstawicieli i druhów młodzieżowych drużyn pożarniczych, członków klubów seniora znajdujących się na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, proboszczów lokalnych parafii, którzy z wielką otwartością przyjęli tę wystawę i gościli ją na terenach przykościelnych. Za wsparcie dziękuję, zwłaszcza przy przewożeniu wystawy i eksponowaniu jej w nowych lokalizacjach, dziękujemy bardzo zarządowi i członkom Gminnej Spółdzielni Socjalnej Razem. Bez ich wsparcia, bez ich działania, bez ich siły i tężyzny fizycznej wystawa z taką sprawnością nie mogłaby przemierzać kolejnych lokalizacji, kolejnych miejscowości. I na końcu, ale chyba w taki sposób najbardziej szczególny, dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zupełnie bezinteresownie, tak ad hoc, w jednej chwili zdecydowali się na to, aby przy ustawianiu, eksponowaniu wystawy pomóc i się zaangażować. Było to bardzo ważne, ten przemiły oddźwięk pokazuje, że takie działania mają sens. Projekt realizowany był w trzech etapach. Pierwszy etap poświęcony był technicznemu i merytorycznemu opracowaniu wystawy. Drugi, była to już właściwa realizacja wystawy, polegał na tym, że wystawa gościła w 12 kolejnych miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy. Trzeci etap koncentrował się głównie na promocji rezultatów wydarzenia. Przy tej okazji dziękujemy bardzo przedstawicielom mediów. Też nie dziękujemy wszystkim mediom, które towarzyszyły realizacji projektu. Serdecznie dziękuję Radiu Biper, Słowu Podlasia, Katolickiemu Radiu Podlasie, portalowi Podlasie 24 i wszystkim innym, które z tego miejsca nie wymieniłam, a które niosły tą dobrą nowinę, promowały, mówiły o naszej wystawie. Dziękuję serdecznie. Projekt co prawda dobiega końca, natomiast ufam, że dzięki temu katalogowi, który powstał, wystawa ciągle będzie żywa. Jest dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim i wszystkich jej filiach oraz we wszystkich szkołach z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Bardzo się cieszymy, że jeden z lokalnych bohaterów, którego sylwetkę prezentowaliśmy w naszej wystawie, mianowicie kapitan Henryk Zakrzewski, został w tym roku honorowym obywatelem gminy Międzyrzec Podlaski.